Alania. Dzień pierwszy. Taki lazy dzień. W zasadzie poza kąpaniem się w morzu nic więcej nie robię. Bo jem jeszcze. Przepraszam, jeszcze jem. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. No witam was bardzo serdecznie z Alani. Udało się tutaj dojechać drugiego dnia. Jestem niedaleko stoczni, dawnej stoczni Seldżuków i kurczę, popatrzcie, mam bardzo fajny widok na port. Szczerze powiedziawszy, to trochę się tak obawiałem tego miejsca, bo myślałem, że jest to taka typowa, no w sumie jest, atrakcja turystyczna, ale powiem szczerze, że klimacik jest tutaj fajny. Za moimi plecami port. W tamtą stronę leci się do stoczni i zaraz mam zamiar tam sobie pójść. Natomiast z kolei tutaj macie oczywiście słynną czerwoną wieżę. 33 metry wysokości. Można sobie wejść na górę, ale trzeba pokonać 85 stopni w górę. Będąc w Alani, trzeba zobaczyć czerwoną wieżę. No ona już taka średnio czerwona jest, lekko wyblakła. Tam daleko w tle napis I love Alania, do którego też miałem iść, ale okazało się, że nie nocujemy w samej Alanie, więc sobie odpuśćcie. No dobra, lecimy na stocznię. No i słuchajcie, jestem już w stoczni Seldżuków. Kurczę, miejscówka fajna. Okazuje się, że jest to pierwsza stocznia, jaką wybudowano na Morzu Śródziemnym za czasów panowania Seldżuków, mniej więcej w XIII wieku. I co ciekawe, ta stocznia funkcjonowała do połowy XX wieku, to znaczy była czynną stocznią. Natomiast w tej chwili jest tutaj muzeum okrętów, jakoś tak. I ja właśnie się przemieszczam tutaj po dawnych dokach, ale kurczę, klimacik jest tutaj naprawdę fajny. Najgorsze jest to, że nie wiem, na czym mam się skupić, czy mam kręcić, czy mam robić zdjęcia, kurczę, ciężko mi robić jedno i drugie naraz. Fajna sprawa, bo stocznia czynna była mniej więcej do połowy XX wieku, czyli kurczę, jakieś 70-80 lat temu jeszcze tutaj produkowano statki. No ja jestem w tej chwili w zabytkowych dokach. Wygląda to mega fajnie. Patrzcie na to, jak ewoluowały kotwice. Od takiego kamyczka po coraz to bardziej zmyślne
pokazy, by na końcu osiągnąć ostatni stopień w tajemniczynie. Ale kurczę, po turecku kotwica to chyba cipa. Bo tu mamy tak. Tu jest cipa. Tu jest cipa. Tu też mamy cipę. Jeszcze jedna cipa. Podejdę jeszcze na koniec, zobaczę, co tam jest. Nie, no jesteśmy w jednym z doków. Uła. Tu już przejścia nie ma. Zajrzymy jeszcze z tamtej strony. Trochę ciemno. Ale jest moc. Dobra, spadamy. Tak to kiedyś wyglądało. Tutaj czerwona wieża. Słynna, a ja jestem gdzieś o tutaj w tym miejscu. W drodze na szczyt. Patrzcie tu. Dobrze, że nie wziąłem szpilek. Dobra, dalej do góry. Do góry, do góry. Mam nadzieję, że chociaż z góry widok będzie wart tego, żeby tam zasuwać. Mój nowy kumpel. Chodź. No chodź. Chodź. Nie chcę, dobra. To lecę sam. Salma çifte belikleri avşar ellerinde gezer. Salma çifte belikleri avşar ellerinde gezer. Göz kırpara bade süzer. Yaktı beni köylü kızım. Göz kırparak bade süzer, yaktı beni köylü kızım. Çekmiş göze sürmeleri, sanki derya gamzeleri. Işıl ışıl düğmeleri. Jest bliżej niż dalej. W drodze na szczyt. Zamek już prawie. Kurczę, tylko że gorąco jest maksymalnie. Już mam całą mokrą koszulkę. Twierdza tam. A tutaj kolejny cmentarz. Mizar. No fajnie tu jest, fajne widoki. Tylko kurczę, cholernie gorąco. No i klimat jest fajny. I muezin znowu nawołuje do modlitwy. Podszedłem pod mury twierdzy. Tu wejście do twierdzy. Ale wejściówko 12 euro. Byłem, zaliczyłem, dotknąłem. No i co? I chcę zejść z drugiej strony na plaży Kleopatry. Idziemy do meczetu, bo trzeba się pomodlić za dzisiejszy wynik reprezentacji Polski z Portugalią.
kolejka. I tą kolejeczką w sumie chyba spróbujemy zjechać. Udało się. A ty widzisz w ogóle? Tak, jest spoko. Najważniejsze, że mnie widać w kamerze. Oła. Wrócimy. No i potrakt. Element animalny. A tu proszę. Następny to. Słynna plaża Kleopatry w pełnej okazałości. Tu się zaczyna. A tu po lewej stronie twierdza Walani. Oj, tam byłem. Plaża Kleopatry, podobno najpiękniejsza plaża, nie tylko na Rivierze Tureckiej, ale w ogóle i w całej Turcji. A pewnie jeszcze niektórzy z was się zastanawiają, dlaczego plaża Kleopatry? No bo podobno w czasach starożytnych słynna Kleopatra spędzała tutaj czas z nie mniej słynnym Markiem Antoniuszem. Hello. Thank you.